Dobra, oddział dla kobiet, więc szanowny panie, trzymajcie majtki na miejscu, nie ma takiej potrzeby, żeby je ściągać. Myers idzie. Nie, dobra, siema, ja jestem Piechol. To w kolejnym odcinku z Outlasta. I jesteś nasz kaznodzieja, dobra. Even Abraham had to cast his eyes to the ground. But soon, soon, this way, revelation is at hand. Podążaj górnymi piętrami, dostań się do ojca Martina, ale przecież co, no widziałem ducha, co to zmienia? Kurde, i tak mam przerąbane. Dobra, na pewno nie mam noctowizji. Znaczy, nie mam włączonej, ale trzeba. Holender, co jest tak ciemno. Nie, tylko będę rzucał oczkiem, serio. Ale widziałem tego kolesia tutaj. Dobra, bateria. Dobra, coraz więcej. Ale to nie oznacza, że mogę sobie chodzić z noctowizją. Dobra, tutaj pukał, tak? No to bądź idiotą. Okej, okay, zamknięte. Dobra, chodźmy w drugą stronę może. Czyli tu. Może tutaj coś koło kolesia. Jest i kolejna bateria. Świetnie. Dobra, no jakby twórcy zaplanowali, że mam tam w okolicach fontanny w poprzednim odcinku i z grubciem chodzić po ciemku właśnie. Dobra, nie, marnotrawię, marnotrawię. Okej, tam nikogo. Ani tu. Dobra. Stój, 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 stój. Też go widzieliście, nie? Dobra. Nie ma co się schylać. Drzwi zabarykadowane, ale... Okej. Co? Kolesia w pralce robią? O, shit. Czerwona strefa, odczytajmy notatkę. Nie mogę panelem dotykowym, muszę ręcznie strzałeczkami. Dźwięk suszarki. Dźwięk wydobywający się z suszarki jest tym samym, który dźwięczał mi w głowie, gdy pojawił się Wallrider. Zamykam oczy i widzę obłąkanego, ale nie tylko. Pod powiekami zarysowuje mi się obraz czegoś ciemnego i tłustego. To coś obserwuje mnie organami, których nie jestem w stanie sobie wyobrazić. Ale słychać, że ten dźwięk wydostaje się z suszarki i ze ścian. Znam to skądś. Ja jednak popieram ten sygnał. Ten dźwięk z menu pauzy. Dobra. O, nikogo. To może w pierwszym... Nie, no, nie ma czasu na delikatność, jak baterii tak mało. Dobra, ani dokumentów, ani notatek. Nic. Dobra. A tu? Dobra, nic nie połyskuje w ciemności. Baterii nie stwierdzono. Kto i gdzie? Dobra, jest i koleś za zamkniętymi na pewno drzwiami. Przynajmniej mam taką nadzieję. Przed moim nosem. No kolejne kible, w kiblach nic nie ma, nigdy. A może tym razem właśnie. Będę miał tego pecha i coś znajdę. Jakąś niespodziankę. Znaczy, no nie liczę tych oczywiście zostawionych w CDS-ach, bo te zawsze są. Jakby nigdy nikomu nie zdarzyło się spłukać wody przypadkiem. Ale nie, no serio, muszę iść tam. No dobra, do pociemku. Włączając tylko na zakrętach. Dobra. No, ale trzeba się było jej nauczyć. Jest i bateria. Nie chacz się o nogi, nie chacz się o nogi.
Bierz ją. Dobra. Nie jest źle. Stan baterii zdecydowanie wzrósł. Mamy znowu 4. Co, da radę chyba, nie? Chyba. A, no pewnie już tak. Ktoś biegał po schodach. To na pewno nie byłem ja. Dobra, ale ojciec Martin zostawia jednoznaczne kierunkowskazy. Gdzie mamy się udać? No tutaj mu strzałeczkę trzasnąć. W sumie moment, jakichś śladów krwi nie ma? Nie, ale dobra, tutaj będzie zamknięte, więc... No właśnie. Ale to, co tam jest, nie wygląda, by to miało być w sumie zamknięte, jak? Drive in the nails. Jeżeli dobrze wyczytałem. No. Kurde, nie. Jeszcze powiedzcie, że jeszcze Majsa ukrzyżują. Co? O kurde. Ktoś tu idzie? Tu trendy. Ej, to jest... Ej, no, o, to jest ojciec Martin, kurde, no. Znowu się zminęliśmy, no ale mógłby na mnie poczekać, świnia, no. Dobra. Tutaj to samo. Również świetnie. Ja? No. Nie, tutaj przy tym może nie majstruj, co? Aby uruchomić syp na bieliznę, potrzeba 3 bezpiecznych... No, 3 sloty są, faktycznie. I co mi to da? Uwolnię tego pana, czy po prostu go zrzucę na dół i będę musiał jeszcze pójść sobie po ten klucz? Dobra, tylko gdzie? Tędy przyszedłem, więc może tutaj uderzmy. Okej, jest jakiś bezpieczny. No, szafek nie będę sprawdzał przecież chyba, nie? Tam się ewentualnie mogę ukryć. Oj. Gdzie jest świnka? Gdzie jest pan Walker? Texas Ranger? Tak jakby. Dobra, jeden trup. Można mnie skoczyć zawsze, ale spoko. Tak ogólnie, chyba. Albo i nie. Jak, drive in the nails. Nie, to jest tutaj? To? Pray for revelation. Okej, jak otwarty to... Wejdę. Dobra, nie wiem, czy on mnie widzi. Chyba nie, ale jest to bezpiecznik koło niego. Co zrobić? A kit, wejdźmy. Kawałek. Nie, sorry, to niebezpiecznik. A może? No, bierz to. Jest, dobra, jeden. Dobra, on ma tasak. Baterie? Nie stwierdzę. Dobra. No dobra, i niestety, kochani, nie wiem, ile mi się udało uratować z tej pierwszej części odcinka. Mam nadzieję, że sporo. Oczywiście pewnie największy mój krzyk nie został uwieczniony, ale no, niestety. Ale dobrze przynajmniej, że teraz się wycwaniłem, jeżeli któryś odcinek z rzędu nagrywam tak jakby w 2 częściach. Tak staram się, żeby miały po 10 minut. No to czasami krótsze wychodzą stąd ta długość odcinków, ale no po prostu czasami Elgato w trakcie długiego materiału z PlayStation 4 w 720p w 60 klatkach lubi sobie skopać. No na przykład ostatnio w międzyczasie w tle zaczęła się robić aktualizacja McAfee, jakiegoś antywirusa i coś się skiepściło, więc od tamtego momentu nagrywam w 2 częściach, no i teraz zauważyłem, nagrywając pierwszą, że coś tam się skopało. Zobaczymy, ile z tego ratuje, ale dobra. Mam nadzieję, że wiecie, o co chodzi, abyście nie wiedzieli i spotkali... No dobra, zacznijmy od początku, w sumie może być kompletna wtopa. Więc tak, no dobra, spotkaliśmy każdy z nadzieje. To jest oddział dla kobiet. Mamy teraz znaleźć 3 bezpieczniki. Właśnie, o, do tego.
Proszę bardzo, tutaj trzy bezpieczniki muszą wejść. Zginąłem przy próbie kradzieży pierwszego z nich. Dobra, to może teraz inną drogą. Tutaj. Jacyś pomyleńcy, coś, ktoś, coś, jakoś, coś. Drive in the nails. Ej, czyli trafiliśmy wreszcie tutaj. Co przeczytałem wtedy przez kraty, ale nie wiem, czy to widzieliście, no właśnie. Jak mi przykro, ale okej, okay, skoro drive in the nails, no to... Gwoździki jakieś tutaj wchodzą w ruch? Hmm. No te ręce same tak się nie trzymają. Nie, tu nie ma nikogo. To może... Aha, może zróbmy tak. Zamknijmy i... Dopchnijmy. No bo coś mi się wydaje, że jak podniosę tylko ten bezpiecznik, który tam musi być, bo po prostu musi tam być, to ktoś się będzie dobijał, tylko gdzie ja się wtedy schowam? Dobra, jest bezpiecznik. Do sypu na bieliznę. I syp na bieliznę skrywa ciało strażnika z kluczem. Bardzo potrzebnym kluczem. Bo Miles, nie zrobiłeś przypadkiem notatki jakiejś? Nie. Dobra, to nie ma potrzeby jeszcze raz tam wchodzić. Dobra, no i wychodzi na to, że niepotrzebnie zasuwałem. Wow, dobra. Niepotrzebna robota. No okej, okay, parę pchnięć i jesteśmy wolni, tylko jak znowu będę musiał to przepychać z powrotem, bo tu ktoś będzie. No, na szczęście nie, to włożymy pierwszy i liczę na checkpoint. Tylko żeby jeszcze tutaj mi na łeb nie skoczył. Jest złowroga atmosfera. Oj, złowroga. Dobra, ale pierwszy bez problemu. Właśnie do tego sypu na bieliznę. Jest, żeby nie było. Jest i pierwszy. Nie ma checkpointu. No niech ich szlak. Gdzie byłem poprzednio? Tak, byłem tutaj. I tutaj dałem się zabić pospolicie gdzieś. Chyba. Z tego co pamiętam, nie? No oczywiście musiałem obadać tamten materiał, dlaczego się skopał, co było nie tak. Znaczy, co było nie tak? No nie wiem, co było nie tak, ja bym wiedział, to bym tego unikał, ale... Wyszło jak wyszło. Ja pierdolę! Nie. Przy okazji zgarniemy ten bezpiecznik, bo to jest jeszcze jeden koleś z tasakiem. No bierz to! Dobra. Czy to jest sens się z nimi gonić? Chyba nie. Może szafeczka. Też lepiej, nie? Ale dokładnie, ej, dwójka za mną. To jest idealna sytuacja, to jest idealna sytuacja, chyba że ten się ruszy. Dobra, te bateryjki stąd, ze zakrętu. Je muszę podnieść, po prostu, bo są aż dwie. Są? Dobra, biegną, cholera, dobra, to powinien uciekać właśnie. Jak? Co? Gdzie? Co? Jest, dobra. Kolejny bezpiecznik do sypu. Gdzie są nieproszeni goście? Idą? Coś tam widziałem, jakąś sylwetkę, ale jest i bateria. Kolejna. Dobra. Nie. Tam chyba coś widziałem. Idzie tu. Nara. Teraz sobie, kurde, przepchnę. No bo bardziej się nie da. No dobra, gdzieś mogę schować ewentualnie. Tu do kominka. No kiepska kryjówka, ale w sumie najlepsza chyba z możliwych aktualnie. Jak? Invite the Wall Rider. No teraz zdecydowanie lepiej piechotą, tego wcześniej nie zrobiłeś. Dobra, ale chyba zrezygnowali. To mogę teraz swobodnie odsunąć. On na pewno. Tam widzę przez szpary, że coś jest nie halo. Ale co, no muszę. Muszę tylko dostarczyć bezpieczniki na miejsce, już tylko tyle mi zostało. No. Miles. No, jeszcze troszeczkę siły, bo jeszcze kawałeczkę zabrakło. No, świetnie. Okej, okay, nie widzę. Tych dwóch delikwentów. Ale to, że ich nie widzę, to jest z tym gorzej dla mnie. Przypominam. Lepiej ich widzieć.
Teraz przynajmniej wiem, gdzie mam uciekać, gdzie, w którą stronę mam sprintować. No, pięknie. Co mi pozostaje? Dobra, on już przeskoczył. Dobra, tutaj go musimy zrobić na szaro. No pięknie. Idiota. Dobra, sprawdź się, sprawdź. Sprawdzaj, sprawdzaj, sprawdzaj. Dobra, nara! Ej, co z tego, że mnie widziałeś? Teraz zdążę uciec. Chyba. Zresztą mam taką nadzieję. Tu Wewo. Chyba gdzieś ten z tasakiem. Zresztą walił go pies. Ej, gdzie? Tu. Dobra, spokój, tak? Jeden. Drugi. Syp. No i kluczyk jest mój. No! Dobra. To na dół, kochani, idziemy w następnym odcinku. Trzymajcie się, pozdro, cześć, hej!